Mój pseudonim brzmiał Kama. Wanda Łucja. Edith. Przez TH na końcu. Danka Mina. Taki podwójny. Chrzna. Bardzo, bardzo trudny. Nazywam się Zofia Książek-Prygułowa. Urodziłam się 14 marca 1920 roku w Kielcach. Pseudonim Żaneta Zośka. Da lag denn der Feldherr aufgebahrt, zu Händen das Kreuz ihm gegeben ward, zu Häupten der Sattel, zur Seite lag schwer Messer und Doppelgewehr. Doch siehe, der Feldherr im Männerkleid hat ein Mädchengesicht und die Brust einer Maid. Das Volk ward's mit Staunen gewahr. I przyszedł rozkaz kapitulacji. Powstanie kapituluje, idziemy do niewoli. Konwojował nas taki starszy Niemiec, już mocno się szpakowaty. I tak jedziemy w tym pociągu. Czy to prawda? Bo to jemu się wydaje niemożliwe, żeby kobiety walczyły na barykadach i zabijały Niemców. Czy my właśnie to robiłyśmy? Dlatego tu jesteśmy. Ja mówię tak, właśnie dlatego. Nie, to nie jest możliwe. On sobie nie wyobraża, żeby Niemki mogły zabijać. Niemki są dobre matki, dobre żony, dobre gospodynie, dobre kucharki, ale żeby mogły zabijać? Winter 1944. Eine Gruppe polnischer Frauen auf dem Transport in die Kriegsgefangenschaft. Sie haben im Warschauer Aufstand vom Spätsommer 44 gegen die Deutschen gekämpft. Ihr Ziel, das Emsland, eine Moorlandschaft mit 15 Männerlagern.
we supposed to be covered by Geneva Convention. We supposed to be the first lot of women treated as soldiers, as a POW, prisoners of war. I w tej umowie kapitulacyjnej zostało zagwarantowane, że kobiety walczące będą również potraktowane jak żołnierze, na takich samych prawach jak żołnierze, również wzięte do niewoli jak żołnierze ze wszystkimi prawami jeńców. Es gab nirgends in Europa, in der Welt, Frauenstallage oder Frauenauflage und polnische gab es. W pierwszych miesiącach myśmy były po prostu w obozach męskich jenieckich. I dopiero pod koniec grudnia 1944 roku został utworzony obóz w Oberlange. First of all, there was a German command who was the commanding officer there. He was quite manageable. And there was a quartermaster and there was various, I don't know the German stuff. Polish, we had our own organization, which consisted of one camp commandant. Komendantka nasza, pani Irena Mileska, która była oficerem i ponieważ jej zlecono, żeby już w Warszawie, żeby ona zaopiekowała się tą dużą grupą młodych kobiet, młodych dziewcząt, to w pewnym sensie było konspiracyjnie. Cała komenda była konspiracyjnie, bo swoje stopnie miała zachowane w ukryciu. Bo obóz był dla żołnierzy. Bardzo oczywiście było trudne, ale jest to ogromny zespół ludzi, 1728 osób. Tam były młode dziewczęta, były 15-letnie, były takie, które zaczęły chodzić do średniej szkoły, takie, które ukończyły, ale było wiele instruktorek i profesorów uniwersytetów i profesorów z szkół średnich. Oni podjęli się pod kierunkiem pani Cecylii Rozwadowskiej, która była u nas nazywana ministrem oświaty, zorganizowania właśnie tej nauki. Był muzykolog, która wspaniale opowiadała o twórczości muzycznej, wielkich klasyków. Tam coś sobie nawet mruczała czy podśpiewywała, prawda, jakiś. Także były po prostu, dla mnie to do dzisiaj ja te wykłady pamiętam. Była koleżanka, która zresztą straciła wzrok w czasie powstania, ale była świetną aktorką i recytowała i śpiewała. Ja się po prostu spalałam tam, ja wszystko z siebie dawałam, a przez dwie godziny ja im recytowałam. We were absolutely certain that they are English or American, but Poles. Incredible to be liberated, to be first of all, to be in this location, which you know, the Oberlangen, but at the time it was really in the middle of nowhere. Nobody knew about us, we were left to our own devices. And to be liberated by the first Polish armored division, it was incredible, absolutely incredible. Excitement was great excitement, simply because we didn't meet any girls, Polish girls, for several years, since 39. For 4 years, we had girlfriends who were Scottish or English or French or Dutch or Belgian, but not Polish. So it was great fun. So I said, all right, if you're going there to liberate this camp, I will go with you, I will join you. I had a jeep.
And Janusz Barbarski said, all right, you follow us. And the colonel jumped into the tank. Kosciuszko didn't have any troops at all on hand. And for this very reason, he decided to go himself, even without giving any notice to anybody of higher command. It was very sort of a haphazard operation, I would call it. Bez niczyjej zgody, bez zgody dowódcy, bez niczego. Mówię, w sobie myślałem, co tam, cholera, 3 kilometry dalej. The big tank just crash the barbed wire and come to the upper area, quite a big space. And so of course, it's nobody were able to hold us in. We all ran. Czyż ja jestem Polak? Wolny jesteśmy Polacy, nas Boże kochany. No, kobiet. Tam ich było tyle jak pszczół w roju. Trzeba pamiętać. Jedno u drugiej ładniejsze. Ja byłem, jak ja przyjechałem, to chyba z 15 było pszczół. Teraz u nas wszystkie zwołano na apel na podwórzu. Tak na tym właśnie trudno nazwać podwórzem, ale taki ogromny plac apelowy, na którym się zbierałyśmy. I przede wszystkim widziałyśmy to najbardziej wzruszający moment, jak zdjęto flagę niemiecką, zdjęto. I ponieważ niebo było piękne, akurat piękny dzień, takie niebie, błękitne niebo, i na to, na tle tego błękitnego nieba tak się posuwała powoli polska flaga na ten maszt. I to wszystkie właśnie miałyśmy wielką ochotę beczeć. Jedna z dziewczyn to uszyła i była flaga. Ta flaga czekała na ten moment. Był to moment, niewątpliwie moment, wielkie wydarzenie historyczne, ponieważ my jako Armia Krajowa podlegaliśmy rządowi w Londynie, rządowi na uchodźstwie. I ten oddział, który nas uwolnił, podlegał temu samemu rządowi. A jeżeli chodzi o przyszłość, to liczyłyśmy, że będziemy w czynnej służbie pod angielskim czy pod amerykańskim dowództwem. W każdym razie, że dostaniemy mundury i broń i będziemy jeszcze wojskiem. I'll never forget asking one of those guys, which I was making eyes to, saying, look, what should I get you from Russell? And she said, well, really, really, I would love to have a little pistol FN. the small caliber gun. Das war doch etwas ganz Neues, Frauensoldaten. Wir Frauen aus Polen hatten vor dem Kriege, wollten wir vor dem Kriege schon für den Krieg vorbereitet sein. Und das waren wir. W okresie międzywojennym, ponieważ było wiadomo, że jakby ta wojna pierwsza się zakończyła, ale nie zakończyły się problemy w Europie, że prawdopodobnie będzie druga, następna wojna, nie było wiadomo kiedy. I wtedy bardzo intensywnie przygotowywano kobiety do pracy, do współdziałania.
Okupacja to znaczy codzienne życie. Codzienne życie, które tak czy inaczej, w takich czy innych warunkach musi być normalnie, musi się toczyć. Czy to będzie groziło, prawda? Każdy krok może czymś grozić i trzeba się do tego ustosunkować. I narzuca się wtedy po prostu system obrony, który nazywamy konspiracją, ukrycia się przed terrorem nieodzownym, zawsze towarzyszem okupacji. Mimo tego pozornie normalnego trybu życia, na przykład wychodziło się rano i raptem słyszy się pu-pu-pu-pu, jedzie, prawda, ciężarówka. Na ciężarówce jak śledzie ustawieni ludzie. Podjechały dwie budy, oczywiście z gestapowcami. Broń maszynową mieli przyszykowaną do strzału. Jedni byli skierowani na nas z bronią, a drudzy wywlekali tych ludzi z bud. Mieli zawiązane oczy, zagipsowane usta. Żeby nie krzyczeli, bo niektórzy krzyczeli, niech żyje Polska. I nie pozwolili odejść, bo chcieli, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Popychano ich w stronę muru. Salwa. Ludzie padali. Potem ludzie z tych już nieżywych, jeszcze dochodzili, sprawdzali, czy wszyscy żyją. Jak ktoś tam się ruszał, to strzelali i wkładali na samochód i wywozili. A krew zmywali hydrantami ulicznymi. Natychmiast, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, zjawiają się tłumy ludzi z kwiatami, ze wszystkim. Ludzie maczali chusteczki do nosa w tej wodzie z krwią i nieśli jak relikwie do domu. Bo nie wiadomo było, czy może wśród tych rozstrzelanych znalazł się ojciec, brat, syn. I potem się zawsze ukazywały listy tych rozstrzelanych na takich słupach ogłoszeniowych. Kim byli ci ludzie, których rozstrzelano na ulicach Warszawy? Aresztowani. Aresztowali różnie, no, jako bandytów aresztowali, czyli właśnie żołnierze Armii Krajowej. Poza tym łapanki były, z łapanki też, jak im się ktoś nie, po prostu nie podobał się, nie musiał niczym, nikim być specjalnie. No, łapanki były w ten sposób, że podjeżdżały tak zwane budy i pewien obszar był obstawiony przez żołnierzy i łapali, no po prostu łapali i siłą pakowali do tych but i potem do więzienia. I często to byli ludzie absolutnie niewinni. Z tego co wiem, to przeważnie wybierali młodszych ludzi, czasem wszystkich, do tych samochodów wpychali. I potem było tutaj taki punkt zborny na Dalni Łowiczowskiej, tutaj w Warszawie, i stamtąd głównie wysyłali złapane, głównie zaznaczam, bo nie tylko, do roboty do Niemiec, do fabryk, do prac rolnych, ale również do obozów koncentracyjnych.
opór był dlatego, że było widać tę surowość. To naprawdę było okropne. Ja pamiętam, dla mnie okres okupacji to jest okres wielkiego strachu. Ale jak się robi konspirację? No może lepiej nie mówić. Powiedzmy, jest 3 miliony ludzi zorganizowanych w organizacjach, skupionych w organizacjach, formalnych organizacjach wojskowych, cywilnych i tak dalej. Ale jest poza tym ileś tam milionów, które chcą brać udział w tej walce, ale nie należą do żadnej. Nie należą do żadnej organizacji, ale chcą walczyć, bo taka jest postawa całego społeczeństwa, całego narodu. No właśnie, były wykłady, było szkolenie specjalne. Instruktorzy, żeśmy się spotykali właśnie sekcjami po 6 osób, po 7 osób i był instruktor, który nas tego uczył. So, das war mein Deckname. Manche nannten mich sogar so, als wenn ich, das ist doch griechisch, heißt das, das ist doch Tier, als wenn ich ein Tier wäre. Also ich hieß so. W ogóle na ogół to myśmy nie znali swoich nazwisk, to powiedzmy najbliższe jakieś osoby, tak, ale ogólnie biorąc to była konspiracja i to z tego powodu. W czasie powstania nadal używane były pseudonimy, nadal obowiązywała konspiracja. Do mnie do dziś mówią pseudonimem dziewczyny i ja bardzo się cieszę z tego powodu. Never ask anything and never tell anything. Rodzice zaczęli konspirować wpierw od nas, a my z siostrą, właściwie siostra pierw zaczęła, bo starsza ode mnie. No i ja się też oczywiście szybciutko do tego przygotowałam, żeby razem z nią konspirować. Ale robiłyśmy to po kryjomu. Rodzice nie wiedzieli o nas, a my rodzicach nie wiedzieliśmy. W razie jak ja będę złapana i mnie tam przyciśną jakąś turą, to jak ja nie będę wiedziała, to ja nic nie powiem. A jak będę wiedziała, to może powiem. Skąd ja mogę wiedzieć, czy ja silna jestem, czy nie silna? Nie wiem. W tym zawsze był tak zwany, jak myśmy nazywali, wino, które stało po boku z kieliszkami, dyżurne wino. I jeżeli mieliśmy jakiś sygnał, że coś jest, sytuacja niejasna, to natychmiast to wino lądowało na stół, kieliszki też, i była rzekomo jakaś tam uroczystość. Że to było tak było wpojone wraz, że ja mogłam spotkać moją matkę i powiedzieć, że idzie z domu. Na ogół to jednak był jakiś taki wywiad, że wiedziano, że ktoś wpadł i ci, którzy byli, mieli z nim kontakt, którzy kontaktowali się i wiedzieli, że on mógłby ewentualnie wydać, ewentualnie, ja podkreślam, to ci jakoś się ukrywali, zmieniali mieszkania, żeby pod tym mieszkaniem już ich nie znaleziono. Dla takiego 12-letniego dziecka być w konspiracji, no to przecież jest coś zupełne, no coś wspaniałego, prawda? To potwornie imponuje. I ja byłam taka dumna, że to nie mogę mówić nikomu, że nikt nie wie, a że jestem strasznie ważna w związku z tym. Jest słowo konspiracja, co znaczy nie wie nikt. Nieziemska to atrakcja, duchowy raczej nikt.
iluzja i złudzenie, powietrze, eter, mgła. Lecz w życiu to znaczenie fenomenalne ma, bo konspiracja, bo konspiracja. Ach, jak to słowo dziwnie brzmi. I w tym jest fason, i w tym jest racja, że każdy z nas ma ją we krwi. Wir kannten das aus der Geschichte. Wir wussten, dass so etwas existieren kann. Und deshalb entstanden in jedem Dorf, in jeder Stadt, entstand eine geheime Organisation. Na początku wojny i przez pierwsze lata działało bardzo dużo różnych organizacji wojskowych, które były ze sobą niepowiązane. Tworzyły się spontanicznie, też w zależności od miejsca. Natomiast powoli większość tych organizacji została włączona do Armii Krajowej i największą siłą bojową, siłą militarną była Armia Krajowa. Als Endprodukt hat die Heimatarmee im Frühling, Sommer 1944 die Größe von 350.000 vereidigten Teilnehmer, Männer und Frauen, gehabt. Były te pewne struktury zarządzania. Ten rząd londyński był uważany za nasz rząd. No i miał łączność z siłami tymi w kraju, siłami oporu. Więc tutaj kwestionowanie istnienia. No na pewno nie było to takie państwo jak państwa naziemne. No ale uważam, że nie ma powodu odmawiać tego miana. Im Untergrundstaat waren, wie in allen demokratischen normalen Staaten, Parteien, von links bis rechts, von Nationalkonservativen bis Sozialdemokraten. Es war Verwaltungsstruktur, die sogenannte Delegatur oder Vertretung der polnischen Regierung mit Departements, also Abteilungen, die entsprachen genau den Ministerien in London. Also für innere Sicherheit, Verteidigung gegen Gestapo und Polizei, für Unterricht und Wissenschaft und Kultur, für soziale Fürsorge, da waren bedeutende Lebensbereiche. To było odtworzenie normalnego państwa podziemnego. Więc był Departament Wymiaru Sprawiedliwości, były sądy podziemne, był Departament Spraw Kobiet. Wir haben Geld bekommen aus London, aus dem polnischen Schatz. Polnisches Gold war in London. Also wir haben eigene Mittel gehabt. War nicht so, die Engländer haben uns Geld gegeben. Opór cywilny polegał głównie na tym, żeby się nie dać zgnębić. To znaczy wobec nakazów okupanta Niemiec, na przykład takich, że szkoły zostały zamknięte, szkoły średnie, szkoły wyższe, teatry zostały zamknięte. Z bibliotek wycofano na przykład bardzo dużo różnych książek, których nie można było, których czytanie było zakazane. Trzeba było tak zorganizować życie pod okupacją, żeby można było, żeby ten okres nie był całkowicie stracony dla rozwoju, normalnego rozwoju społecznego. To dziwne, ale myśmy nigdy nie chodziły na wagary. Chciałyśmy się uczyć, bo to było tak na przekór. Nie pozwalacie, to my się uczymy. I z tego też powodu właśnie powstała nauka konspiracyjna na tak zwanych kompletach. No zależy, każda szkoła miała trochę inny system i każdy uniwersytet, ale właściwie to było tak, że grupy nie były większe niż jakieś 10-osobowe i były prywatne mieszkania.
Więc u mnie były bardzo często zebrania. Także dozorca nieraz mówi, że przez tą cholerę to cały dom wpadnie, bo było z 10 rowerów przed moim domem, przed moimi drzwiami. No ale jakoś zawsze miałam szczęście. Siostra moja chodziła do szkoły, która uczyła tylko gospodarstwa i robótek ręcznych, a właściwie uczyła się tam, przechodziła cały kurs gimnazjum i liceum. Jeżeli okazywało się, że są jakieś możliwości dekonspiracji, to szkoła musiała zmieniać lokal. Na przykład moja szkoła co roku zmieniała lokal i co roku zmieniała nazwę. Raz się nazywała Szkołą dla Wychowawczyń Przedszkoli, bo do takiej poszłam. Drugi raz się nazywała Szkołą Gospodarstwa Domowego. Trzeci raz, jak ja mówię, nazywała się Szkoła Gotowania na Gazie, bo na lekcjach gotowania mieliśmy historię na przykład. Była wyposażona szkoła w taką specjalną kuchnię, każda miała swoje palniki i tego. I jedna dziewczyna biegała naokoło i gotowała, a my wszystkie słuchałyśmy wykładu o historii z geografii. Na maturze były stoliczki, były kwiatki i byłyśmy w granatowych spódniczkach, białych bluzeczkach, a jakże tak jak wtedy się zdawało maturę. A rodzice stali jako czujki i pilnowali. Zdawało się egzaminy i to wszystko było przechowywane też tajnie. I dopiero potem, po zakończeniu działań wojennych, zostały złożone do uniwersytetu i tam już dalej wydawane, wpisywane do indeksów. To samo było na uniwersytetach. Przeważnie na kompletach były prowadzone te zajęcia w szkołach wyższych, szczególnie na wydziałach typu humanistycznego, bo to było łatwiej zebrać się w domu i korzystać, czy po prostu dla kilku osób prowadzić ten wykład. W szpitalu byliśmy angażowani na jakieś tam stanowiska, powiedzmy laboranta, tak jak ja byłam laborantką, ale pracowaliśmy na oddziałach, mieliśmy wykłady, sala była wykładowa. Mało było jakichś takich wpadek, ale taka słynna wpadka to była na Żoliborzu u państwa Czaki. To był komplet socjologii Uniwersytetu Poznańskiego i to ktoś doniósł o tym i wszyscy zostali aresztowani włącznie z domownikami. Momentalnie rozstrzelani na pawiaku. W czasie okupacji, w czasie wojny, nie było żadnych przedstawień, myśmy nie publicznych gdzieś, żeby gdzieś jakieś afisze, prawda, nie było, tylko były po prostu nasze występy już w prywatnych mieszkaniach. Wszelkiego rodzaju takie rzeczy były zakazane, tak samo jak muzyka Chopina. Przecież pomnik Chopina był od razu zebrany z łazienek i przerobiony na broń, na armaty. Jak to powiedział Schumann, przecież Robert, że muzyka Chopina to są
armaty w kwiatach dla Polaków właśnie. Władze cywilne organizowały codzienne życie obywateli. Organizowały i jednocześnie trzymały w ryzach. To wszystko trzeba było ludziom mówić, co mają robić. Trzeba było, był kodeks postępowania obywatela pod okupacją. Was man tun kann, was verboten ist. Zum Beispiel, man muss natürlich zusammenarbeiten mit der Besatzungsmacht. In dem Sinn, die Polen können arbeiten in der Stadtverwaltung, im Gaswerk, in Elektrizitätswerk, im Wasserwerk, beim Post, beim Bahn, aber nicht in den Institutionen, die die Mitbürger verfolgen. Nicht im Arbeitsamt, nicht im Propagandaamt und nicht in der Polizei. Bardzo niedobrze widziało się dziewczyny, które z Niemcami gdzieś tam szły do jakiegoś lokalu, czy się bawili, czy coś, to wtedy można było za to być obciętym do skóry, losem, obcięte do skóry za karę i tak dalej, w ten sposób. To była taka pani, która za pieniądze wydawała też ludzi z konspiracji. Wydawali te wyroki zawodowi sędziowie, był adwokat, był obrońca, oczywiście nie wzywało się oskarżonego, ale wszystkie elementy, które można było zastosować z normalnego procesu, były zastosowane i wyroki wydawane były wykonywane. Tam kilku, tam to też były jakieś naznaczone, że w skórę dać tam prawo komuś, wytłuc kogoś za jakąś tam przywinę, jakąś mniejszą przywinę, ale niestety za takie rzeczy jak zdrajca to była kara śmierci. Leitgeber na przykład Żydów bardzo dużo aresztował, potem ich tam męczył, zabrał im wszystkie pieniądze i tak dalej, a jak już wszystkie pieniądze zabrał, to wydawał wtedy do gestapo i tak dalej w ten sposób. Nazwisko, czasem fotografia, czasem tylko adres, tylko określenie, gdzie. I musiałam pójść na to miejsce. Tak zawsze robiłam. Szłam na to miejsce, gdzie to było, ktoś mieszkał i orientowałam się w sytuacji. Czy to jest niemiecka dzielnica? Jaka to jest dzielnica? Czy wygodna? Gdzie było tam żandarmeria, gdzie gestapo i tak dalej? Jak to jest? Na jakim to piętrze? I przyjechała grupa do likwidacji. Ja tam byłem, potem tak bardzo spokojnie powiedziałam, że koledzy byli zdziwieni, bo ja powiedziałam, zaraz, chwileczkę, ja muszę się dokładnie przyjrzeć, żeby nie było pomyłki, prawda? Osoba inaczej ubrana, kapelusz, coś i tak dalej. Ja muszę dokładnie wiedzieć. I tak bardzo blisko nie byłam i wtedy powiedziałam, tak, ta pani, tak, w ten sposób. I oni to zaraz przy mnie ją zabili.1943 was the worst year of the occupation. It was the most cruel, the most, really, that was the worst year. Bo nawet jeżeli nie było się Żydem, to jeśli się widziało, co się dzieje z Żydami,
To przynajmniej jako dziecko miałam uczucie szalonej grozy, bo to pokazywało, że to jest możliwe. To było poczucie najpierw Żydzi, potem my. I bardzo wielu ludzi to czuło. On wprowadził publiczne egzekucje uliczne. Jak tych egzekucji już było dużo, to został zlikwidowany. Bo dla niego nieważne było, kogo się rozstrzeliło, tylko ile. Jak nie miał w więzieniu tylu, prawda, do rozstrzelania, to kazał uzupełnić z ulicy, niewinnych ludzi zupełnie. Co ci ludzie byli winni, nie? No to był kat Warszawy. Tak się ogólnie mówiło. No była wielka radość, jak został sprzątnięty. Wystawiły go, przygotowały dwie dziewczyny, znaczy nasze łączniczki, Kama i Dewajtis. Jedna miała 13 lat, druga 16 lat, a były takie smarkule, bo tam, gdyby były dorosłe i starsze, to by wpadły w oczy agentom Gestapo, prawda? Na podstawie zebranych przez nas okruchów wiadomości ustalono, że Kuczera rano jeździ regularnie około godziny 9:00, do dnia dzisiejszego to pamiętam. I dodać należy, że dzielnica, w której mieszkał i w której pracował Kuczera, to była dzielnica ambasad i domów, dużych domów willowych, gdzie była centrala Gestapo w Warszawie. Dzielnica niemiecka. Pod platarnią jest najciemniej, to gdzie było najłatwiej wykonać? Pod siedzibą, tam gdzie był najwięcej chroniony. I tam najłatwiej było to go załatwić. I miałam przejść przed samochodem tak, ażeby sprawdzić, że wewnątrz w wozie siedzi ten, na którego wydano wyrok śmierci. Jak on wyjeżdżał z bramy i wyjechał w Aleje Ujazdowskie, to ja wyskoczyłem od strony Sejmu i po prostu zderzakami spiąłem te dwa samochody. Widziałam Lota, jak rozpinał dowódcę akcji, rozpinał płaszcz, bo pod płaszczem na sznurku czy tasiemce miał zawieszony pistolet maszynowy. I tak byłam zafascynowana, że nie patrzyłam, co się dzieje wokół mnie. A tuż za mną, no tuż to może za dużo powiedziane, ale po tej samej stronie na chodniku układało się dwóch Niemców do strzału. Po prostu położyli się na chodniku, bo z podpórki jest lepiej strzelać z broni krótkiej. Elżbieta, będąc po drugiej stronie ulicy Chopina, widziała, bo patrzyła w moją stronę. Krzyknęła: Kama! Akcja sama przyniosła duże straty dla oddziału, bo w jednej akcji zginęło aż 4 żołnierzy. Zaniechano publicznych egzekucji.